Czy można poprawić jednocześnie masę, siłę i wytrzymałość? Takie pytania zadają bardzo często ludzie trenujący kulturystykę. Jaką masę, jaką siłę i jaką wytrzymałość? I jak należy rozumieć słowo jednocześnie? Na początku treningu, wtedy, kiedy przychodzi adept powiedzmy kulturystyki i rozpoczyna trening siłowy, rzeczywiście jednocześnie poprawia mu się wytrzymałość mięśniowa, masa mięśniowa. I siła mięśniowa, ale tylko poprawia, nie rozwija się do swoich maksymalnych możliwości. Aby osiągnąć maksymalne efekty w rozwoju wytrzymałości siłowej, masy mięśniowej i siły mięśniowej, należy trening podzielić na cykle. Każdy cykl powinien trwać od kilku do kilkunastu tygodni. Musi on być przyporządkowany określonemu celowi. I tak, Cykl pracy nad wytrzymałością mięśniową. Charakteryzuje się tym, że zwiększa się znacznie objętość treningowa, a zmniejsza intensywność. Objętość należy rozumieć przez ilość powtórzeń i serii, a intensywność należy rozumieć przez ciężar, jaki stosuje się w tym cyklu. Ilość powtórzeń w jednej serii. Powinna wynosić nie mniej niż 15, a osiągać nawet 50 i więcej powtórzeń. Ilość serii stopniowo powinna wzrastać nawet do 10-15 na daną grupę mięśniową. Stosuje się ciężary bardzo małe, małe i co najwyżej średnie. W praktyce oznacza to, że przedział procentowy stosowanych obciążeń wynosi od 20 do 65% ciężarów maksymalnych. Kolejnym ważnym elementem cyklu wytrzymałościowego jest skracanie przerw wypoczynkowych między seriami, a nawet między ćwiczeniami. Kolejny cykl, cykl budowania masy mięśniowej, powinien trwać od 6 do 12 tygodni, a jego charakterystyka jest następująca: zwiększa się intensywność, czyli stosowane ciężary. A zmniejsza się objętość, czyli ilość powtórzeń i serii. I tak, ilość powtórzeń w jednej serii od kilku do kilkunastu, w praktyce od czterech do piętnastu. Ilość serii, razem z seriami rozgrzewkowymi, nie powinna przekraczać sześciu do ośmiu w danym ćwiczeniu. Intensywność ciężarów stosowanych przy budowie masy mięśniowej. Powinna wynosić między 65 a 85% ciężarów maksymalnych. I są to tak zwane ciężary maksymalne i submaksymalne, ale powtarzalne, czyli takie, którymi można wykonać co najmniej kilka powtórzeń. Przerwy wypoczynkowe powinny być dłuższe między seriami nawet do dwóch minut, a między ćwiczeniami nawet do 5 minut. Kolejny cykl to cykl zwiększania siły. Cykle te zazwyczaj są znacznie krótsze niż cykle wytrzymałościowe bądź cykle budowania masy. Trwają od trzech do najwyżej sześciu tygodni. Znacznie zmniejsza się objętość, czyli ilość powtórzeń i serii, ale zwiększa się intensywność nawet do ciężarów ponad maksymalnych. I tak ilość powtórzeń od 6 do 1 z przewagą właśnie pojedynczych podniesień ilość serii na ciężarach maksymalnych do 6, na ciężarach ponadmaksymalnych do 2. Stosowane ciężary to ciężary duże, submaksymalne, maksymalne i ponadmaksymalne w praktyce oznaczające przedział od 85. Do 130% ciężarów maksymalnych w danym ćwiczeniu. Przerwy wypoczynkowe między seriami bardzo długie, nawet do 5 minut, mimo że wykonuje się pojedyncze powtórzenia w serii. Podsumowując, okazuje się, że nie da się wypracować maksymalnych możliwości rozwoju wytrzymałości mięśniowej, masy mięśniowej i siły mięśniowej w jednym cyklu. Prace nad wytrzymałością, masą bądź siłą mięśniową należy wykonywać zgodnie z metodyką treningu siłowego. Metody przydatne do pracy nad określonymi celami są szczegółowo przedstawione w serwisie trener OK.